Dzień dobry, cześć czołem, witam w kolejnym odcinku Ducha Tsushimy. Lecimy sobie z kolejnym odcineczkiem. Wracamy sobie tutaj, do naszego tutaj odbicia Tanaki, bo zrobiłem sobie poza odcinkami to, że wybiłem wszystkich Mongołów, znaczy wszystkie obozy, żebym wyzwolił. Został mi tutaj ten jeden, tylko że ten jeden jest chyba połączony z tą misją poboczną, więc teraz chciałbym to zrobić. I potem zobaczymy, może bym sobie tutaj poleciał, bo jestem dosyć ciekaw, co tam jest. A jak na razie lecimy sobie odbić innych więźniów. あと2人は家の中に。いかにして入る門は開かぬぞ。正門の近くに隙間が。 No i dobra. Mamy tutaj odbicie tamtych więźniów. Tutaj widzę, że pospalało się to wszystko. Strzały powbijane. Więc niezły melanż tutaj musiał być. Musimy się wbić troszeczkę bocznymi drogami, bo główna brama jest zamknięta. Tak więc wjazd. Uwolnię wieśniaków z klatek, zabierzmy mongolskich przywódców. Uwolnię starszyznę wioski, otworzymy do wioski. Dobra, może spróbujemy tej prowokacji. Dobra, w sumie to lepiej, że to ten przyszedł. Dobra, tylko mamy out. Teraz ten z tą włócznią. Dobra, out. Jednego z głowy. Teraz tak. O Jezu, tutaj trupy jeszcze leżą, a raczej siedzą. Tam mamy jednego generała, tam ktoś idzie. No będzie trochę zabawy. Ciekawe, czy ja mogę tego generała zabić z przyczajki. On gdzieś tam siedzi, więc będzie można to sprawdzić, ale troszeczkę się boję, że nie będzie takiej możliwości. Idzie tutaj ten gościu, dobra, to jak na razie ja się tutaj nie będę wbijać. Do jakiego momentu on tutaj idzie? Dobra, on idzie to od tamtej strony i się wraca tam, tak? No prowokacji to ja nie chcę robić, bo chcę zobaczyć, czy tego generała z przyczajki zabije. No idź już, idź. Tak więc zagadniemy się do niego od tyłu. Gdzieś tam ktoś jeszcze jest. No właśnie. Tutaj jest ten generał. Ten mnie tutaj widzi. Było blisko. Dobra. Dobra, moment. Dobra, jednego out. Z tym granatem jak na razie się nie chce pizgać. Moment. Ja chcę najpierw tych zapierdolić. Moment, kurwa. Dobra, teraz ten chuj.
Dobra, jeden zabity, okej. Jeszcze dwóch. Więc to mi trochę chyba zejdzie, zanim jak wszystkich zapierdolę. Bo tutaj ci mieli kunaje, a ten coś miał? Zapasy. Dobra, ja to mogę tego jednego więźnia uwolnić. Bo gdzieś tutaj ktoś był. Halo? Ktoś gdzieś tutaj był, halo. Gdzie już tutaj mi krzyczysz, złama się. Ja ci zaraz kurwa zakrzyczę. Dobra, tam jest jeden generał kolejny. Ale nie widzę, ktoś tutaj kurwa pokał, ale... Nie wiem, gdzie ona jest, czy oni ją zabili, czy nie? Nie mam pojęcia. To mogę się przyczołgać. No dobra, no, muszę iść dalej, no nie ma innego wyjścia. Tutaj mamy max tego, tutaj len. I teraz tutaj, jak to wygląda tutaj? Okej. Może być ciężko, bo on pewnie będzie się sadzić na nich. Więc musiałbym go z przyczajki zabić. Ale są gdzieś tutaj, co nie? Ta. Tylko gdzieś, gdzie tamten chujek jest? To jest dobre pytanie. Kurwa, zrobiłeś tak, jak ja nie chciałem, żebyś zrobił, nie? Czy ktoś tutaj jest? Raczej nie. Czyli chyba mogę go zajebać z przyczajki, co nie? Okej. Tam cię spierdolą, okej. Nie jest źle. Przynajmniej na razie. Na górze jeszcze są. Czy ja tutaj coś znajdę? Chyba nie. Też tak mi światło wali do pokoju, że ja nic nie widzę, nie? Więc jedyna na totalnej czujce. Ja tutaj idę na dosłownej czujce. Dobra, wejdźmy sobie na dach. Aha, no to będzie chujowo. Jestem gdzieś tutaj w środku. Kurwa. No bo się wiem, że spadnę tak, że nie mnie zauważą. Jak tutaj teraz zrobić? Gdzie to jest w ogóle wejście? Tu jest wejście, okej. Kurwa chujowo. Bo wejście jest tak niewygodne, że to jest masakra. Od góry chyba nie wejdę. Kurwa, szybko mnie widzi chujek. Za szybko mnie widzi, nie podoba mi się to. Chyba, że od góry bym jakoś było tam wejść. No tutaj niby się da wejść, tylko że tutaj... No nie są tutaj. Kurwa. Jak ja chcę się tam wpierdolić? Najpierw było z tamtej strony jeszcze zaryzykować i spróbować. Wiecie, niektórzy was by powiedzieli, że pierdolę się z nimi i bym po prostu się tam wbił, ale ja nie chcę, żeby oni zginęli. Kurwa, jak on jest odwrócony? On jest odwrócony do tamtej strony, tak?
On jest odwrócony do tamtej strony, więc ja z tamtej strony mógłbym go troszeczkę jakby zajebać. Głowy są w pobliżu. Dobra, ale ten jest clear. Ten już jest tutaj jakby zrobiony. No i dobra. Jest git. Już jest git. Zapasy sobie zbierzemy, uwolnimy tamtego. No i tak jak ty to ja lubię. Bez zbędnego wpierdalania się w ten walkę. Dobra, to tego już mamy załatwionego. Kunoi to nie ma wystarczająco. Możemy lecieć dalej. Otwórz bramę do wioski. Nie wiem, czy ja mam to teraz otworzyć, czy nie. Nie mam pojęcia. Ja mam chyba teraz to otworzyć. No dobra, no już wstępnie trochę poczyściłem tutaj to miejsce, więc mógłbym to teraz otworzyć. Oni by sobie tutaj weszli. Chyba, że to nie jest ta. Nie, no to jest ta. Okej, czyli mogę ją w sumie otworzyć. I oni sobie tutaj wejdą. Bo już dosyć spory teren, żebym oczyścił. Zostało mi jeszcze dwóch generałów i klatki. Dobra, otwieramy tą bramę. No dobra, to mamy ogarnięte. To trzeba tamtych jeszcze ogarnąć teraz. Na pewno są na górze. I tam z tyłu jest ich pewnie jeszcze najwięcej. Tutaj był jeden generał, drugi generał jest pewnie gdzieś tam, a trzeci jest tam. To jest pewne, bo gry zawsze tak rozdzielają tych generałów. Gdzieś tutaj kogoś słyszę. Jak to się tutaj kurwa dostał? A to w ogóle chyba inny dom w ogóle. Ale się zbugował typie? Okej. Nie wiem skąd on się tutaj wziął. Tak jakby jeden niedobitek. Trochę dziwne, ale dobra, no ucieszony. To jest najważniejsze. Chyba, że ja go w ogóle pominąłem. No, ja go chyba w ogóle pominąłem. Więc śmiesznie. Bo ja byłem tutaj w tym domu, on był w tamtym, więc śmiesznie, bo go pominąłem. A teraz gdzie są ci? Dobra, sprawdzamy po kolei. Sprawdzamy po kolei. W ogóle już mam tyle tych zapasów, żebym mógł sobie coś tutaj z tym zrobić. Muszę się udać do jakiegoś płatnerza czy coś, bo ja już mam tyle tutaj tych lnów z tych zapasów, żebym mógł coś sobie tutaj zrobić. Tutaj mamy kolejnych waszmościów. Dobra. Co wy się tak dziwnie układacie? Na górze jeszcze pewnie jest jakiś typu. Jest tutaj. No i dobra.
Tutaj ogarnięci. Teraz tam jeszcze jest ktoś. Tutaj sobie nie wyjdę, więc muszę iść troszeczkę naokoło. Tutaj mi coś jeszcze świeci. Jakieś macy. Tam jeszcze ktoś jest w ogóle. Więc tego pana też sobie tu uciszę. No i dobra. W sumie to dobrze, że tak wybijam ich, bo jak oni przylecą tam później do mnie, jeśli w ogóle mnie wykryją, to będzie lipa. A tak przynajmniej będzie mniej walenia się z nimi. Dobra, tutaj chyba byłem, tylko tą skutę nie zauważyłem. Czy tutaj wyjdę? Dupa, nie wyjdę. Okej, no to idziemy tędy. W końcu przestało padać się, zasmadać, mam dość tego deszczu w tej grze. Wolę, jak mi słoneczko świeci. Tutaj mamy klatki, okej. Czyli tutaj muszę pouwalniać ich z tych klatek. I do tej pewnie gdzieś będzie jeszcze generał. Tylko że tutaj jest jeden gościu. On mnie zauważy chyba, nie? No właśnie, mnie zauważy. Trochę słabo. Trochę mocno słabo, tamten jeszcze jest. Czy mnie zauważą, jak ja sobie tylko przejdę? Dobra, okej. Kurwa mać, zapierdolą mi tamtego. A chuju złoty. Kurwa. Gdzie? Kurwa jebana szmata. No kurwa dziadu. Dobra. O mały włos. O mały włos. Mura Osaka. Mo kono okite o ukeireneba mura no mono o minagoroshi ni suru to odosare akiramemeru tokoro deshita. Yoku zo taenuita na. Anzen ni naru made kakurete iro. Mura no kusushi mo jinja de Mouko ni tsukamatte iru hazu. Kanko mono nanode ikari o katte oru kamo. Już było tak blisko, żeby oni go zajebali, że masakra, nie? Ale dobra, udało się, na całe szczęście. Za szczęście, że tutaj było w miarę dużo miejsca, żeby można było się z nimi troszeczkę pobawić. Okej, muszę stąd wypierdalać. Teraz można jak stąd wywalić z tych klatek. Dobra, otwórz tą bramę. Ten tutaj coś ma, tylko że on się chyba zbugował tutaj już w ogóle. Tutaj mamy jeszcze jedną klatkę, to sobie to otwórzmy też. Chociaż tutaj to już i tak wszyscy nie żyją. Ale zapasy są. Może to coś. Dobra. Where now? Tam mamy jeszcze jakąś klatkę. Tu mamy generała. Więc tam pójdę zaraz. Ale najpierw się uporam tutaj z tymi. I otwarte. Dobra, to mamy załatwione. Bramę do wioski jeszcze jedną, wolniej starszyznę wioski, dobra.
Czyli teraz mamy generała, tak? Trzeba gdzieś tam na górę się wdrapać tutaj wano w ogóle. Tutaj też jest generał, fuck. Nie jest za fajnie. Chujowo. Tak dosyć mocno chujowo. Wasze ryzyko. Jeśli nikogo nie wezmą, to powinienem sobie dać z nimi radę. Mogę to być prowokacja? Chyba raczej nie. Dobra. Elo, kurwy. Dobra, dawaj ty teraz. Dawaj. Dobra, tylko jest zabity. Kunaje się przydadzą. Kunaje się przydają. No i dobra. Dodek mam z bani. Jeszcze jeden kunaj. Bo chyba tylko jednego złożyłem. Ten się w ogóle jakoś... A nie, ten jeszcze żyje. Czemu go nie mogę dobyć, what the fuck? Aha. Jak to było dziwne. Jakiś błąd gry musiał być. No dawaj. Masz ty kurwo. No i dobra, i nada. I tyle z was. No i teraz to odblokowamy. Jest zajebiście. Postawa wiatru jest wyjątkowo skuteczna przeciw wrogom uzbrojonym we włócznie i topory. No i kurwa, zajebiście. Postawa wiatru. Kupnięcie tajfunu odrzuca wroga na większą odległość i dodaje dodatkowe obrażenia, wywołując oszołomienie. Okej. Okay. Przytrzymaj to na ciśnij. Aha, okej. Okay. Uderz tu pchnięciem. To już obiłem. To samego w sumie wziąć. Fajnie to wygląda. To sobie też chyba wezmę. No i to sobie wezmę. I gitara się ma. Oczyś, Barry! No i dobra. Tego tutaj nadziałem na ognisko, tylko szkoda, że on się nie piecze. I dobra, czy coś tam na górze jest? W sumie to nie wiem, ale mogę sobie to sprawdzić. Dobra, nic nie ma. Mogę stąd spierdalać. Okej. Okay. Tutaj jeszcze ten gnój jest. Ale to easy. No i dobra. I tyle. Cześć, nie, jeszcze nie tyle.
No i dobra, i tyle. Skróć męki i do widzenia. Tutaj coś jeszcze jest, a ja najpierw sobie tutaj otworzę tą bramę. Żeby się czegoś szybko spierdolę. Dobra, ja teraz uwolnię starszyznę wioski. Chociaż też już to nie jest koniec, bo tutaj jest takie pole bitwy, że... Trochę szkoda tylko nie wykorzystać. Gdzie jest moja starszyzna? Gdzieś tutaj jest. A no tak, zapomniałem jeszcze o tych chujach. Elo kurwy. Kurwa. Ej, fajne to jest, takie szybkie. Dobra, jest starszyzna. Kigo. Arimasen. Teate shiro to iwareta no desu ga. Kotowatta no da na. Shibaraku koko ni kakurete ore. Mei o dasu mono ga shinaneba, mura wa heima. Znowu ciemno, znowu deszcz. Murao-sama iu ni orimasu. Odszukam górskiego dowódcę. Tak myślałem, że to jeszcze nie jest koniec. Samurai ka. Yoku mo tami o kurushimeta na. Mou kono okite ni shitagaeba, koitsura wa kurushimazu ni sumu. Oroka na uso o tsuku na. Shi o motte tsugunau ga ii. Sono kubi, ore ga kiri otoshite ya. No to let's dance, bitch. Let's dance. Dobra. No, dawaj. Dobra, dawaj. Spokojnie, spokojnie. Dwa ataki więcej nie, to nie ma sensu, bo i tak je blokuje potem. Dobra, poddaj się typie, bo i tak już nie dasz rady. Szkoda, że tej kunai nie mogę używać, nie? No i do widzenia. O kurwa, dużo ich teraz tutaj mam. Jeszcze 11. Jeszcze 11. No to w chuj. Znieść chorągie wioski, ale gdzie chyba tam na tym, na tym maszcie? A nie, tutaj. Okej.
No, teraz mieszkańcy będą wracać. Wioska wyzwolona. Zajebiście. Misja została ukończona już w całości. Bo najpierw żeśmy odbili Takę, a teraz żeśmy wyzwolili tą wioskę i mieszkańców. Tak więc Mongołowie powoli tracą siłę. Bardzo powoli, ale tracą. Zawsze to jest postęp. Niedokończone porachunki. Tak mało. Za taką misję to powinien dostać w chuj więcej. To jest mam witalności. Pokaż ty mi to. Ślepy miał do zdrowia. A co ja tutaj mam? Zwykle, żeby zdobyć do zasobu skóry, później kupią sobie do innego. No, to też mi. To bym sobie wziął. Czekajcie, bym chciał sobie teraz zobaczyć. Tak, tutaj mamy co? To mamy. Okej. Okay. Zmniejszę szybkość wykrycia w ogóle o 10%. Zmniejszę obrażenia trzymanych dystans do 50% mniej. To bym sobie wziął bardziej chyba. Jak teraz patrzę na to. Dobra. Tak więc talizmany mamy już tutaj ogarnięte w miarę. Nie wiem jakie są najlepsze talizmany jakie mogę teraz mieć, ale no. Zawsze to jest coś. Ależ ty w motle, co to jest? Pogrzebany honor. Myślę, że Azamos zdaje się mieć kłopoty. Dowiem się co się stało. A to jest takie pierdolenie się będzie. Dobra. Tutaj bym chciał teraz sobie pójść. Niebieski cios. Młot i kuźnia. Brat Junior się bezpieczny, ale po czasie musieliśmy się rozdzielić. Powinienem upewnić się, że dotarli do kuźni Komatsu. Komatsu, jeśli tak zdążył do coś tam. Opowieść Ryuzy. Ja myślę, że teraz do Taki chyba poszedł. Bo jeszcze chyba mamy chwilę, chociaż ten odcinek pewnie i tak będzie długi. No bo niestety Ghost of Tsushima to ma do siebie, że no tutaj misje są dosyć kurde długie. Więc to ma do siebie ta gra, że te misje są dość rozbudowane i nie jest to tak łatwo, żeby skończyć taką na przykład poboczną. Bo chyba główne misje nie są aż takie długie jak te poboczne. Ale też niekiedy ta misja rozbija się na jakieś tam poboczne. Więc to też jest inaczej to zbudowane. Tutaj coś płonie. Mam nadzieję, że to nie jest złego, ale tutaj nie wiem, czy to nie jest obóz Mongołów. Znaczy nie. Docenę posterunek. O, jednak tutaj to jest Mongołów, no, okej. Można kurwa i tak. No, znowu posterunek Mongołów. Ja pierdolę. Kto tutaj napierdala? Dobra typie, ja się nie chcę z wami pizgać teraz, kurwa. Pierdalać. Ten w ogóle przebiegł obok mnie, wyjebane miał we mnie. Zobaczcie, tu mam znowu obóz Mongołów kolejny, z kolei. A w sumie tych obozów tutaj pewnie będzie jeszcze w chuj, tylko mam je nieodkryte. Tak więc no. Tak więc jeszcze sporo odbijania przede mną. Bo jednak te wioski Mongołów robię sobie poza odcinkami, no bo tam nie ma nic nowego. Po prostu trzeba wszystkich wybić i tyle. Więc to tak naprawdę tam jest tylko i wyłącznie walka i nic poza tym, więc zrobiłem z wami już tyle tego odbijania, że nie widzę sensu pokazywać wam dalej, bo to i tak niczym się nie różni od siebie. Jedne są większe, drugie są mniejsze. W tych większych jedynie trzeba się tam z tym generałem jeszcze rąbać, a w tych mniejszych to tylko się zabije tych pachopków i tyle. A tutaj trzeba zejść. Więc nie widzę w ogóle potrzeby, żeby wam pokazywać to wszystko. To najlepsze jest to, że Taka ma tak blisko tego obozu to wszystko. Więc jestem ciekaw, czy nie dostaje się tych kurde najazdów. Bo on jest dosyć blisko tych Mongołów tutaj. Zajdę tutaj? Jakoś tak w miarę logicznie. A jakoś się zajdzie. C
cyk, 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 lekki parkour. No i dobra, zeszliśmy, okej. To było takie samo, że nie wiedziałem, czy to się da, czy nie. Serio? A pierdole. Też to duże. Zresztą się kurwa to duże jest. Ja cię szpier... No. Dokończcie sami. Pss. Kuźwa mać, a już miałem nadzieję, że to już jest koniec. No oczywiście, że nie. Aż fucking shit. Skóra na dachu. Ciekawe. No to jakby nikogo nie widzę. Nie wiem, czy oni kurwa śpią, czy wolą konia, czy nie wiem, czy się ruchają. To trochę dziwnie, że tutaj jest niby ten obóz Mongołów, a ich nie ma. Niby kogoś tutaj jest słychać, ale... Nie, tak dziwnie tutaj jest zrobione. Jezus Maria, będę musiał iść na jakieś ulepszenie, bo ja mam tutaj już tyle tych zapasów, że masakra. To jest w ogóle ciemno jak w dupie. Otwórz, no otwórz sobie jak mogę, jak mam tutaj jebitą dziurę, nie? Tam kogoś widać. Tutaj mamy Len. Znaleźć ich tutaj to będzie takie szukanie igły. Aha. Isokoiko? O, Yuna! Nie da sobie rady chyba. Dobra. Zajebani. Yuna! Onushka! Jestem. Mattete yo. Nani ga okita? Taka wa doko da? Mura no renchuu to kakureteru. Koko mo Mouko ni osowareta. Te mukae ba korosare, hotondo ga horyo ni sareta yo. Nokori no mono o ubai ni motoru hazu. 今のは石膏だ。ほどなく軍勢が押し寄せるぞ。なら逃げなきゃ。すぐに。いや、村を守る。はあ？村の火事場も民も失えぬ。望むならば、お主は行け。嫌だね。私も逃げるのは飽きた。村の者に会いたい。 Młoty kuźnia. Czyli co, teraz znowu mi się to wszystko rozwali na mniejsze części? なに生き延びた。うん。そんなに多くない。ほとんどが百姓か鍛冶屋さ。戦いそうにないね。全て一人で打ち取ったとは見事だ。稽古したから。矢の余りはあるか。使ったやつは引っこ抜いて。 また使うのさ。それで十分。戻せざよ。村のみんなを避難させてたんだけど、一人ここらで猛虎に捕まったんだ。生きてた。猛虎は行った。しばらくは戻ってこないよ。これから火事場に向かうから一緒においで。Aha, będzie ciężko. Bo będą się pewnie sadzać na nią. あ、でも火はつけないよ。煙が出たら最後、猛虎に居所を知られるから。いや、釣り出してやろう。 さすれば地の利を生かせるはずだ。火事場をおとりにするってわけか。坂井様、姉さん。タカ。の。あなたのご無事を祈ってました。それはありがたい。
時に頼みがある。何かご入り用だとか、どういったもので？叔父上を救いたい。かねたの木に囚われておるのだが、守りが固く、人知れず忍び込める道具がいい。ここには火事場がある上、お主も腕利きだ。最高のね。作ることはできますが、じき猛虎が来るのでは。村は必ず守ってみせる。任せときな。火事の助手がいります。幸男という名の。どこにおる？嫁を探しに行ったはずです。村の方へ。俺に任せろ。ユナ、戦の支度を。できてるみたいです。No to teraz będzie znowu szukanie, gdzie on jest. Gdzieś w wiosce. No to coś czuję, że będziemy musieli się napierdalać jeszcze z Mongołami, nie? Chyba chciałem zejść. Dobra, tamtędy gdzieś. Co, będzie się pewnie jeszcze na dupce z Mongołami, co nie? No oczywiście, bo już tam widzę jednego. Prowokację mogę zrobić. Chiharu! Ja jestem Be. A czy Beri? Nie zawsze muszę przyjebać tak. Jak zwykle, kurwa jego mać. タカが火事場で待っておる。お待ちを。妻と妹が川にいるんです。今すぐ案内しろ。こちらへ。俺から離れるでないぞ。ダーバイダーバイダーバイ、ボチョスムニャマ。隠れろ。血を見るな、良いか。わかりました。猛虎に見つかった。ここにおれ。やだ、やめて。ちょっと捨てる。Dobra, easy, easy, easy. Dobra, easy. Poszło, Daszo! No miałeś Dosio. Dobra. Leżą. Yukio no tsukai da. Ekiteru no. Tsuite koi. Kajiba e mukau zo. Mutsu. Yokatta. Anta. Mo ae nai ka to omotta yo. Kega wa nai na. Kono okata no tsuyosa to ittara marude oni da yo. Mouko ga aite no toki nomi da.一番手は誰だ。火事場に行くぞ。もしもししてくそこばりそう。ちょっと待って。なぶら、たなじゅん。ちょっと待って。もうだ。な、見てら。見てぼう、ぐぴーわつ。見てぼう、ぐぴーわつ。どうしよう。
No szkuźwa mać. Moment. Czekajcie, bo was jest tutaj kurwa trochę za dużo. Gdzie lecisz bez mojej zgody? Ale mi aż głos zlagowało, nie? Dobra, chyba wszyscy. Przynajmniej wydaje. Też mogę się też mylić. Nie ociągać się. Żyjesz, Taka! To jest dzięki temu osobie. On przyjdzie. Mouko przyjdzie. Yuno jest gdzie? Na rzece Mouko szukać Ikka. Nie wrócę. Co? Wrócę, aż się wrócę. To się nie skończy. To się kuźwa nie skończy, nie? Mein Gott. To będzie mieć chyba godzinę, nie? Jezusie Chrystusie. Gdzie ona jest? Kuźwa jego mać, gdzie ona jest? Tam gdzieś, Boże Święty. Bez tej minimapy się nie da zorientować. Co jest? No to trup jest, Boże, myślałem, że to jeszcze jakiś Mongol. Kajiwa wa hi wo ireraleruzo. Dareka wo sagashite oru no ka? しくじったよ 川の向こう岸で捕まっちまった あの人たちはタカを弟子にしてくれた恩人なんだ ならば捨ておけぬな 行くぞ侍はどこだ 嘘をつくな お前の仲間をいたぶるぞ 侍なんて知らない 村の奴らはどこに消えた Dobra, najpierw są najbardziej wkurzający, więc ich najpierw trzeba zabić. A ten się gdzieś tam pałęta. Najpierw było ich od dupy strony wziąć, ale nie wiem, czy to się uda. Ten tutaj jeszcze siedzi. Pójdzie stąd czy nie? No i dobra. Do widzenia panu. Negium harsinta, he? Ten jeszcze widzi. Nie wiem, czy on tu przyjdzie, czy nie. Raczej nie.
Narlin ganz jungen Sacke Jungen. Jakby się przydało tego zdjąć. Typie, ty daleko idziesz? Tego jeszcze. Teraz jeszcze tego by się przydało tutaj rąbnąć. Tentwe! Yatsura ga imasu. Mada nigerare masen. Aha. Taskatta. To fajne zabójstwo bez zabójstwa. Fajne zabójstwo bez zabójstwa. Domo, arigatou gozaimasu. Mada ki o nuku de nai. Kajima made ikeru ka? Ee. Nantoka. Mino tsuite moere. Okej. Kome demo ii. Jeszcze ich jakoś doprowadzić. Ano kata wa nani mono nan? Hanaseba nagaku naru. Koroshikata ga mugoku te. Oh, shit. Hito janai mitai. Sou kamo ni. Dobra, lepiej się trzymać bokiem. Już nie chcę się zobaczyć, z nimi walczyć. Dlatego tutaj jest lepiej się trzymać bokiem. Nie przejdę? For real? Uziwam się, że przejdę. Dobra, chodź się tutaj. Już wszyscy? Kajima ni hi o irero. Moko ga yotte kimasu. Koko o uchi kowashi wa senu de aro. Kono ri o nogasu te wa nai zo. Sono mae ni korosareru kamo. Izure ni seyo, koko de Moko o mukae utsu. Okej. Widzę, Monika i tak mnie trafił, nie? Zasięg. Kunaj załatwił wszystko, nie? Kunaj wszystko załatwił. O, shit. Chodź tu, kurwa. Juna, nie pomagasz. Dobra. W końcu, Boże Święty. Mam dość. Mam dosłownie dość.
お侍様の戦い方じゃない。何を申せ。お侍どころじゃないよ。このお方は猛虎を打ち滅ぼすため冥府から蘇った伝説の武者クロード様さ。早く逃げましょう。ならぬ。火事場の火を焚き、再び小松が誇る武具を鍛えよう。さすれば直ちに志村殿をお救いできよう。伝説のクロード。悪くないだろう。Podobno samuraj podąża drogą honoru. I tym właśnie różnimy się od ciebie. Więc dlaczego moi ludzie mieli ostrza wbite w plecy? Pan Sakai nigdy nie zrobiłby czegoś takiego. Wojna ukazuje nasze prawdziwe ja. Z ciebie zrobiła psa. Twój kuzyn Kubilai spuścił cię ze smyczy, byś palił i gwałcił. Twój bratanek zboczył ze ścieżki prawości. Wkrótce stanie się niegodny. Chyba że pomożesz mi w walce o pokój. Nie potrzebujesz sojuszników, lecz żołnierzy, którzy obalą szoguna. Przemyśl to. Pomóż bratankowi odzyskać honor, nim pochłonie go tchórzostwo. I przyniosę ci jego głowę. Taka ga shiboto o ueru made ojiue o otasuke ni wa ikenu na. No, tak więc tutaj mamy najdłuższą misję za sobą. Zaktualizowano mapę. A co mamy w tej mapie? Aha, wyzwolenie tego. No dobra, no powoli odkrywamy to wszystko, jeszcze tutaj będę musiał to sobie zrobić, ale to już poza odcinkiem, no i pewnie tutaj będzie tego wciul. Ale to już kiedy indziej. Dobra ludzie, to więc cóż, to będzie kiedy było na tyle, jeśli wam się spodobał, wiecie co robić, widzimy się w kolejnym odcinku już niebawem, mam nadzieję przynajmniej taką. Tyle ode mnie, trzymajcie się, do nas i do następnego zobaczenia, na razie.